Zdalne jasełka w wykonaniu klasy pierwszej E w żłobie leży. W owym czasie wyszedł dekret od cesarza Augusta zarządzający spis mieszkańców całego państwa. Szli tedy wszyscy, każdy do swojego miasta, aby się zapisać. Wyruszył też Józef, żeby się zapisać razem z Maryją, a kiedy się tam znajdowali, nadszedł dla niej czas od rozwiązania. Scena pierwsza. Maria i Józef szukają schronienia. Gospodarzu łaskawy, zlituj się nad nami, biednymi podróżnymi. Puść nas pod swój dach tylko na tę jedną noc. Co na nocleg nie ma mowy. Szukaj się innej zagrody, umieć zasno i chłodno. Chodźmy dalej, może tam znajdziemy jakiś dom, w którym będziemy mogli odpocząć. Zobacz, Mario, tam widać jakieś światełko, pójdźmy tam. Józefie, ja nie mam już siły, aby dalej iść. Usiądźmy tu na chwilę i odpocznijmy. Dzisiaj bytym, dzisiaj bytym wysłano wina, żebym czysta porodziła syna. Chrystus się rodzi nas, o spowodzi aniele grają, króle witają. Pasterze śpiewają, bydlęta krękają, cuda cuda ogłaszają. Meme! Po krótkim odpoczynku poszli dalej. Panie gospodarzu, pani gospodyni, dajcie nam przenocować u siebie, choćby na sianie. Nie mam miejsca, jest już późno, nie znam ba. Jestem Józef, a to jest Maria, żona moja. Idziemy do miasta, aby się zapisać. Nie ma miejsca w moim domu. Ale tu obok mam stajenkę, tam odpoczniecie na sianie. I wydała na świat syna pierworodnego. Owinęła go w pieluszki i złożyła w żłobie, bo zabrakło dla nich miejsca w gospodzie. Jezus malusienki wśród stajenki, płacze zimna, nie dała mu matusia sukienki. Płacze zimna, nie dała mu matusia sukienki, bo uboga była, rąbek z głowy zdjęła. Którym dziecię owinowszym siankiem je okryła, w którym dziecię owinowszy siankiem je okryła.
Scena druga. Pasterzom ukazuje się anioł Gabriel. Jaka piękność, tak cicho, spokojnie i ciepło przy ognisku. Gwiazdek pięknie świecą. O, jaka dziwna duża gwiazda śni na niebie. Jaka jest ona jasna. Zaprowadź mnie, gdy Bóg narodzi się. Zaprowadź mnie, nie mogę spóźnić się. Nie mogę spóźnić się. Świeć, gwiazdeczko mała, świeć do Jezusa. Prowadź mnie, świeć, gwiazdeczko mała, świeć do Jezusa. Prowadź mnie. W blasku gwiazdy pojawił się anioł. Kto ty jesteś? Jakiś ty piękny, jakiś biały. Co ty robisz? Jestem anioł Gabriel. Anioł? Tutaj? Przyleciałam do was. Tak, przyleciałam do was. Do nas? Skąd jesteś? Jestem z nieba, nie bójcie się. Ty jesteś z nieba i przyleciałeś na naszą mąkę? Czego chcesz, piękny panie? Znajmy wam radość wielką. Dziś narodził się nam Zbawiciel. Zbawiciel? Pasterze. Tak, drodzy pasterze. Powiedz nam, gdzie się narodził Zbawiciel, w jakim pałacu? Betlejem Bożej Stajence. Do szopy, hej pasterze, do szopy, bo tam cud. Syn Boży w żłobie leży, by zbawić ludzki lud. Śpiewajcie aniołowie, pasterze grajcie mu, kłoniajcie się królowi. Zaraz pójdziemy oddać hołd Bogu Narodnemu. Powiedz nam tylko, gdzie znajdziemy stajnię z dzieciątkiem? Idźcie za tą gwiazdą, która świeci jasno nad nami. Ona wam wskaże drogę do stajenki. I poszli pasterze z darami do ubogiej stajenki, gdzie narodził się Zbawiciel. Oh.
Scena trzecia. Król Herod dowiaduje się o narodzinach następcy tronu. Tymczasem wielki władca Herod rozmawia z diabłem. Wielki Herodzie, królu mój, mam ci do powiedzenia wielką tajemnicę. Dowiedziałam się, że w twoim wielkim królestwie narodził się dziś jakiś władca większy od ciebie. Ja? Straż! Tak jest, już jesteśmy, panie. Zabić wszystkich chłopców, którzy się dziś narodzili w całym królestwie. Oczywiście, oczywiście, wykonamy rozkaz, panie. Nie pozwolę, by ktoś miał być większy niż ja w moim królestwie. Nie pozwolę. Wściekły Herod nie zauważył, że zbliża się do niego dziwna postać. Gdy była blisko, dostrzegł ją i zapytał. Kto to jest? Śmierć, panie. Śmierć? Do kogoś przyszła? Do ciebie, Herodzie. Rozkazuję ci odejść natychmiast. Nie. Odejdę, Herodzie. Ja przyszłam po ciebie. Nadszedł już czas, musisz odejść. Precz! Nie, ja już nie odejdę bez ciebie, ty pójdziesz ze mną. Diable, ratuj mnie! Nic ci, panie, nie mogę pomóc. Scena czwarta. Maryja i Józef siedzą przy żłobku. Mój Józef, jak Jezus się do nas uśmiecha. Jaki duży chłopiec. Śpi, maleńki, śpi. Zobacz, Mario, ktoś idzie do nas. Jakiś człowiek w białym stroju. Jaki blask bije od niego. Witajcie, Mario i Józefie. Kto ty jesteś i skąd nas znasz? Jestem anioł Gabriel,
przybywam, aby oddać hołd Jezusowi. Znów ktoś idzie do nas. To pasterz z owcami. Zapraszamy. Czy tu narodzi się Bóg? Tak, tu leży. Witaj nam, Panie, witaj nam. Przynieśmy, Panie, serka i mleczka. Dziękujemy Wam, dobry pasterze. Jezus Bóg narodził się w zimnej, ciemnej stajni, bo nie było dla niego miejsca w mieszkaniu przy oknie. Oddajmy hołd narodzonemu Bogu. Poszły wszyscy do stajenki, do Jezusa.